Witajcie! Zapraszam Was do lektury stron Niedzieli Młodych. Zapewne zgodzicie się ze stwierdzeniem, że rodzina jest siłą. Tym bardziej można tak mówić, jeśli rodzinę stanowi aż 10 osób. Na początek polecam Wam refleksję Marii Magdaleny Sztuki na temat swojej dużej rodziny, która bynajmniej nie jest patologiczna, wręcz przeciwnie. Dzielnie idzie przez życie i przyjmuje wszystko to, co otrzymuje od Boga. 10. dziecko to artykuł w dziale GPS na życie. W tym numerze publikujemy drugą część rozmowy z raperem Łukaszem Bęsiem, który mówi o tym, dlaczego nie powinniśmy wstydzić się bycia katolikami i co w nasze życie wnosi spowiedź. Z raperem rozmawiała Agnieszka Chadzińska. A na koniec zapraszam Was do wzięcia udziału w spotkaniu młodych w Medjugorje, które odbędzie się w dniach od 30 lipca do 8 sierpnia bieżącego roku. Jednym z gości na tym wydarzeniu będzie raper Bęsiu. O szczegółach spotkania dowiecie się, sięgając po Niedzielę Młodych lub wchodząc na stronę internetową www.medjugorjesbensiem.pl. Dziękuję Wam za uwagę i do zobaczenia!